Dzień dobry. Chciałam Państwu pokazać krzyż. Jest to nasza pamiątka rodzinna, która jest z nami już od dawna. Należała do moich dziadków, pradziadków, być może jeszcze prapradziadków. Ostatnio odkryłam, że ten krzyż był świadkiem na ślubie mojej babci. To jest zdjęcie z tego ślubu. 1940 rok, na Siegniewo, ziemia dobrzyńska. Na zdjęciu poza parą młodą, babcią Janiną i dziadkiem Eugeniuszem, stoi jeszcze prababcia Anna i trzyma w rękach właśnie ten krzyż. Błogosławi nim młodych. Jest tam też chleb i sól. I to jest właśnie ten sam krzyż, który pamięta ważne wydarzenia w mojej rodzinie. Jest z nami do dzisiaj, jest nadal świadkiem tego wszystkiego, co się z nami dzieje. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. Eliza Sutkowska, Muzeum Etnograficzne we Włocławku.